Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę porozmawiać o takim zjawisku, chyba mogę użyć takiego określenia o takim zjawisku, z którym ja też się przez długi czas sama zmagałam. Teraz mniej mnie dotyka i chcę się też z Tobą podzielić tym, jak to zrobiłam i dlaczego. Zacznijmy od początku. Prawdopodobnie, jeżeli oglądasz to nagranie, to prawdopodobnie kojarzysz takie sytuacje z Twojego życia, z Twojego doświadczenia. Być może możesz się nimi podzielić. Jeżeli masz ochotę, to śmiało, chętnie poczytam, pisz w komentarzach. Ale prawdopodobnie znasz takie sytuacje ze swojego życia, kiedy klient oczekuje od ciebie, że odbierzesz telefon o każdej porze dnia i nocy, że klient dzwoni późno albo klient. Umówił się z Tobą na jakąś pracę, ale później nagle zaczyna rozszerzać zakres tej pracy. Oczywiście nie ma mowy o dodatkowym wynagrodzeniu, albo rozmawiasz z kimś, a on oczekuje, że nagle zaczniesz mu dawać rabaty, bo on ze wszystkimi negocjuje ceny, i on uważa, że, że z Tobą też powinien i kupuje od Ciebie coś, co kosztuje, nie wiem, 100 złotych, i próbuje negocjować rabat, gdzie to. Wiemy, że jeżeli coś sprzedajesz za 100 zł, to pewnie marża na tym nie jest zbyt duża i z czego tu rabat dawać. I mówię o takim uczuciu, które budzi się w tobie w takich sytuacjach. Mówię o takim uczuciu, kiedy no jak ten człowiek może po prostu no... Nie ma, czy... Jak on może mieć czelność ode mnie takich rzeczy oczekiwać? Jak on może mieć czelność oczekiwać, że ja dam mu jeszcze rabat, jak ta cena już jest tak wyżyłowana, jak ja sama ją obniżyłam tak, że bardziej się nie da, bo chcę sprzedać, bo chcę pomóc klientom, chcę, żeby kupili. I, I to jest jak gdyby, wiesz, to jest jak gdyby jeden obszar, bardzo często takie sytuacje zdarzają się w relacjach naszych z klientami, że mamy poczucie, że my już po prostu dajemy tam, wiesz, pół wątroby wycięłam sobie i, i oddaję moim klientom, a oni cisną, cisną, cisną i chcą więcej i ja czuję się po prostu jak... Mam poczucie, że ktoś mnie próbuje wykorzystać. Może jeszcze nie wykorzystuje, ale próbuje mnie wykorzystać. Drugi obszar, który przychodzi mi do głowy, to jest kwestia to jest obszar związany z pracownikami. Kiedy masz wrażenie, że już tak dbasz o tych pracowników, a oni jeszcze są niezadowoleni, a jeszcze by chcieli to, a jeszcze by chcieli podwyżki, a jeszcze bardziej im się nie chce pracować, im bardziej ty, można powiedzieć, ładujesz w nich, tym bardziej oni są niezadowoleni. Ty byś oczekiwała, czy oczekiwał, żeby, żeby bardziej się zaangażowali, żeby zaczęli myśleć, żeby zaczęli przewidywać problemy i je rozwiązywać, a oni tego wszystkiego nie robią, ale przychodzą do ciebie z pretensjami, że, nie wiem, warunki socjalne są nie takie, albo, a w zakładzie X to płacą 5 zł więcej, albo, a w zakładzie Y to tam pracownicy mają jeszcze jakby bezpłatną opiekę medyczną, pracodawca zapewnia, a ty nie. I co jest wspólnego między tymi dwoma sytuacjami? Czy jakby to jest wiele sytuacji, ale co jest wspólnego pomiędzy tym pierwszym obszarem, o którym mówiłam, i tym drugim, że znowu ty masz poczucie, że dajesz, 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 a a jakby ta druga strona ciągle chce więcej, ciągle chce więcej, ciągle ma pretensje, ciągle coś jest nie tak i ciągle ktoś od ciebie oczekuje, że dasz jeszcze więcej. Ale wiesz, to nie są jedyne obszary, gdzie zdarzają się takie sytuacje, o których ja mówię, takie sytuacje, które powiedziałabym, można by określić takim zbior, zbiorczo, że to jest ja, ja to bardzo długo tak właśnie odbierałam, że to jest rodzaj braku szacunku dla mnie. Ale to też są takie sytuacje, kiedy ktoś wdaje się ze mną w dyskusję. O, ja miałam takich sytuacji sporo, kiedy ktoś wdawał się ze mną w dyskusję gdzieś w jakimś kanale społecznościowym i nagle zaczynał mi dawać rady na temat mojego życia, albo zaczynał mnie oceniać, albo krytykować coś, co ja robię, ale najlepsze są nieproszone rady. I to nas prowadzi do jeszcze kolejnego obszaru, czyli, yy, czyli na przykład nasze, naszych rozmów rodzinnych, kiedy, kiedy rodzina próbuje nam narzucać, co my mamy robić w życiu, albo jak mamy żyć, albo co mamy wybierać, albo co mamy myśleć w ogóle i czuć. I dużo jest takich sytuacji, kiedy. Jakbym to miała określić zbiorczo, to jest taka sytuacja, kiedy ja mam wrażenie, że, że ktoś z zewnątrz, czy to jest klient, czy to jest pracownik, czy to jest czasem szef, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest ktoś kompletnie nieznajomy, po prostu naciska na mnie, na moje decyzje, moje wybory, na, na jakąś zmianę w moim życiu, której ja niekoniecznie chcę, w ogóle nie liczę się z moim zdaniem, i możemy powiedzieć, że jest to rodzaj takiego takiego braku szacunku. Ale jak sobie tak to skwitujesz, to powiem szczerze, to jest dosyć płytkie podejście i ono nie, nie doprowadzi ci do żadnego rozwiązania tej sytuacji. Jeżeli skończysz tylko na stwierdzeniu, a bo ci ludzie to są tacy, owacy, są wstrętni, gruboskórni, narzucający się, nie mają dla mnie szacunku i tak dalej, nie wyjdziesz z tej pułapki, będziesz, będziesz w tym tkwić i, i nic się nie będzie zmieniało. Yy. Dlatego, żeby w ogóle zaczęło się coś zmieniać, to potrzebujesz się zastanowić, na czym polega problem, na czym, na czym to polega i czy to rzeczywiście chodzi o brak szacunku tych ludzi, czy to chodzi o to, że... i tak Ci podpowiadam, że tak może być, że chodzi o to, że brakuje granic, że po Twojej stronie nie ma tych wyraźnych granic. I tak naprawdę... Rozwiązanie całej tej sytuacji jest w Tobie. Rozwiązanie całej tej sytuacji, tej i tysiąca innych, cokolwiek ja mówię, tej sytuacji, na przykład, jeżeli masz jakąś jedną konkretną na myśli, ale rozwiązanie tego rodzaju sytuacji, droga, żeby je ograniczyć, zaczyna się od Ciebie. I wiesz, to chodzi o to, że kiedy ja mam poczucie, że inni mnie nie szanują, to zawsze. Ja to też, ja to stosuję sama, sama ze sobą, kiedy próbuję, czuję się niekomfortowo w jakiejś sytuacji i próbuję znaleźć z niej wyjście, ale to też jest sposób, który, który podpowiadam moim klientom, kiedy oni są w takich sytuacjach. Zawsze jest tak, że kiedy ja czuję się zła, sfrustrowana i taka, wiesz, wykorzystana, albo mam poczucie, że ktoś mi się narzuca, albo nie ma do mnie szacunku, zawsze. Warto zwrócić sobie uwagę na to zaraz, ale czy ja szanuję sama siebie, czy ja szanuję sam siebie? Bo to jest tak, że jeżeli ten klient dzwoni do mnie o godzinie 20, to on się ze mną nie dogada tak długo, jak długo ja nie odbiorę telefonu. Jeżeli ja o godzinie 20 mam wyłączony telefon, to mi to nie przeszkadza, że klient do mnie dzwoni o godzinie 20.00. Absolutnie. Nie robi mi to różnicy, naprawdę. Problem jest, kiedy ja nie mam tego telefonu wyłączonego, i słyszę, że on dzwoni, i zaczynam się denerwować, i zaczynam się czuć winna. Nie, no bo dzwoni, to odbiorę, albo odbiorę, ale później będę zła, że odebrałam. Ale skoro on mnie postawił w takiej sytuacji, to będę to przerzucę moją złość na niego. Dlaczego on do mnie dzwonił? Bo jak on do mnie dzwonił, to ja musiałam odebrać. To A to jest jakby nadużycie. Widzę to jako nadużycie. Rozumiesz już, do czego zmierzam? Chodzi o to, że zawsze jest tak. Zawsze jest kwestia, jak ja na to zareaguję i czy ja zacznę sama sobie w głowie tworzyć moje własne wyrzuty sumienia, że czegoś nie zrobiłam, że powiedziała nie. To jest ten element, który nazywam szacunkiem do samego siebie. Bo jeżeli jest tak, że ktoś mi daje nieproszoną radę w dowolnym, w dowolnym środowisku i w sensie w, do, w dowolnej grupie, tak? dowolna sytuacja, dowolna, do, do, dowolna osoba daje mi nieproszoną radę. Ja mogę zacząć się przejmować i mogę zacząć robić tak jak ta osoba powiedziała. Czując, że jestem niewolnikiem, bo ciągle robię to, co inni myślą, że powinnam zrobić, a gdzieś tam w głębi serca czuję, że nie robię tego, co bym chciała, czego pragnę, wiesz, co kocham na przykład. Ale ktoś mi powiedział, że mam studiować medycynę, chociaż ja całe życie marzyłam o tym, żeby malować, ale rodzice powiedzieli, że powinnam studiować medycynę i studiuję tą medycynę z zaciśniętymi zębami i całe życie jestem nieszczęśliwa. Mało takich historii. To jest jedna z możliwych e, reakcji Twoich. Druga, druga reakcja e, możliwa jest taka, że zaczynasz się złościć, że zaczynasz się buntować. Jak on mógł, jak on śmiał, jak może w ogóle mieć czelność, tak się zachowywać i mi mówić, co ja mam robić, to moje życie. Ale co wtedy się dzieje? Wtedy się dzieje to, że ja zaczynam po prostu być cały czas sfrustrowana, zaczynam być zła, zaczynam. Ja się w środku gotować, albo zaczynam przerzucać moją złość na, na tą y, drugą osobę, i zaczyna się, wiesz, jakiś taki tarcie, konflikt, albo zaczynam odpyskowywać tej osobie, co pewnie, że, że czasem można się w taki sposób wyładować. Tylko że do czego to prowadzi? To prowadzi wtedy cios za cios, zaczynam mówić, a ja tobie, a ja tobie, a ty mi tu nie będziesz mówił. A, wiesz, oczywiście, że troszeczkę wyolbrzymiam. Ale chcę Ci pokazać, że to też nie jest zbyt konstruktywna reakcja. Jest wreszcie trzeci rodzaj reakcji, który przychodzi mi do głowy, że i ja nawet powiem, że nie prosiłam o tą radę i nie będę się do niej stosować, albo powiem coś na zasadzie: na zasadzie, wiesz, Okej, okay, Ty tak uważasz, ale ja zrobię po mojemu. Mówię o tej sytuacji, kiedy ktoś mi daje nieproszoną radę. Możesz też tak się zachować, ale zaczniesz Ty się źle z tym czuć. I to są te wszystkie sytuacje, kiedy, kiedy zaczynasz e, czuć takie, takie poczucie winy, wyrzuty sumienia, ale nie, bo może to jest niegrzeczne, nie powinnam była tak mówić, może trzeba było nic nie powiedzieć. To nieważne, że, że cały czas ktoś przekracza te granice, ale może mogłam nie mówić, to jest właśnie to, co dla mnie jest rodzajem takiego braku szacunku dla siebie i powiedzenia: no dobrze, no ty tak uważasz, ale to jest moje życie. I to nie jest niegrzeczne. Tylko po prostu to jest stwierdzenie faktu. I teraz. Więc mówię ci, i jakby to, co ci próbuję przekazać, to to, że potrzebujesz się skupić na sobie. I teraz ja wiem, że to nie jest przyjemna prawda, to, o czym teraz mówię. I dlatego tak trudno, dlatego tak trudno to zmienić, bo my wolelibyśmy, żeby zmienili się inni. My wolelibyśmy, żeby. żeby to po co inni nas zmuszają do takich sytuacji, kiedy ja muszę stawiać granice, kiedy ja muszę mówić nie? Mamy ogromną trudność, wielu z nas, nie mówię, że wszyscy, ale wielu z nas ma ogromną trudność z mówieniem nie. I ja to obserwuję nieustannie. To jest też taki element, którego ja sama się musiałam nauczyć, z którym ja też miałam na którymś etapie problem, i zaczęłam to eksplorować, i zaczęłam to zmieniać, i zaczęłam się trenować w mówieniu nie, w tym sensie, żeby umieć właśnie powiedzieć nie, nie zrobię tak, jak ty, tak jak ty oczekujesz. Nie, nie będę odbierać telefonu o tej godzinie. Nie, nie będę negocjować. u mnie cen się nie negocjuje, nie, nie będę robić tego czy tamtego. Nie, nie zgadzam się na to i na. Czy na tamto w mojej firmie na przykład. I jeżeli tak jest, że jesteś w tej większości, no niestety na razie tak jest, że, że w większości ludzi, którzy mają trudność z mówieniem nie, to potrzebujesz włożyć pewien wysiłek, żeby się tego nauczyć, prawda? Wiadomo, że potrzebujesz, wiadomo, że to nie jest łatwe, wiadomo, że na początku będziesz się z tym czuć niekomfortowo. I to będzie jakieś takie właśnie, będą się uruchamiały poczucie winy, poczucie, że nie szanuję starszych, albo poczucie, że jestem niegrzeczna, albo poczucie, że, że zachowuję się w bezczelny sposób. Mnóstwo takich rzeczy będzie mnie dopadało, i sam ten proces uczenia już jest wysiłkiem, a jeszcze. Na początku to może być takie właśnie bardzo, bardzo nieprzyjemne. Może nieprzyjemne to nie jest dobre słowo, ale niekomfortowe dla ciebie. I teraz, po co miałabyś czy miałbyś to robić? Niech inni nie stawiają cię w takiej sytuacji, kiedy musisz, niech inni nie zachowują się w taki sposób. I to jest to, co chciałabym Ci przekazać. Mam nadzieję, że mi się to uda, że wiesz, my możemy do końca życia. Całe nasze życie możemy spędzić narzekając, dlaczego inni tacy są, dlaczego inni nas nie szanują, dlaczego inni nie respektują tego, że, dlaczego inni nie pomyśleli, że coś tam. Ale to trochę tak, mnie się to kojarzy z taką sytuacją, że. Kompletnie z innej strony, użyję takiego porównania. Ja dosyć długo już jeżdżę samochodem pewnie będzie kilkadziesiąt lat. I jeżdżę dosyć może nie dużo, ale ale po prostu lubię jeździć i nie sprawia mi to żadnego problemu, jeżdżę w długie trasy, nie ma żadnego problemu. Mimo to zawsze uważałam. Pamiętam moje początki jako kierowca, a mimo że teraz uważam się za doświadczonego kierowcę, to nadal tak uważam, że skręcanie w prawo jest bezpieczniejsze niż skręcanie w lewo. Tak po prostu jest, tak? No, tak, tak wynika. Jak wierzysz na skrzyżowanie, zawsze skręt w prawo jest prostszy, jest mniejsza. Jest nie tylko prostszy, ale wiesz, jest mniejsza możliwość kolizji e, niż kiedy na tym samym skrzyżowaniu skręcasz w lewo. Logiczne, nie? No, przy prawostronnym ruchu tak jest. I teraz pomyśl sobie, czy to by miało sens, gdybym ja wiedząc, i generalnie ja od zawsze wolałam skręcać w prawo. Nawet kiedy pamiętam, dlatego tak to dobrze pamiętam, bo kiedy byłam początkującym kierowcą. To naprawdę ja nawet tak wybierałam, e, wtedy mieszkałam i jeździłam po Szczecinie, i ja wtedy wybiera, potrafiłam wybierać drogę do domu taką, żeby skręcać cały czas w prawo, a jak, jak się da, to nie skręcać w lewo. No chyba, że musiałam, to oczywiście, że dawałam radę. Podejmowałam wyzwanie i dawałam radę. I dlatego tak to dobrze pamiętam. I teraz wyobraź sobie, jakby, jakby to wyglądało dla ciebie, gdybym ja, i to wiesz, no, obiektywnie. Jest bezpieczniej skręcać w prawo niż skręcać w lewo na skrzyżowaniu. Gdybym ja, uznając, że tak przecież jest, w takim razie niech przebudują wszystkie skrzyżowania we wszystkich miastach. Nie tylko w Polsce, ale w Europie i najlepiej na całym świecie, tak, żeby zawsze się skręcało w prawo, żeby nigdy nie było konieczności skręcania w lewo. Da się? Przecież Boże, przecież to jest absurd. To jest nierealne, nie bo mi jest tak wygodniej. To niech wszyscy, niech wszystkie skrzyżowania zostaną teraz przebudowane, bo, bo to jest wygodniej, dla mnie jest wygodniej, poza tym to jest bezpieczniej i to jest obiektywnie lepiej. I generalnie niech wszystkie miasta w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie przebudują wszystko, wszystkie ulice, tak i wszystkie skrzyżowania, tak, żeby skręcać tylko w prawo. Da się? Czy to jest, czy to jest racjonalne oczekiwanie? Nie bardzo, nie. A trochę tak się zachowujemy, kiedy się oburzamy, że ktoś narusza nasze granice, że ktoś próbuje nam coś narzucić, że ktoś mówi: A ja to bym chciał, żebyś w tym programie to jeszcze oprócz tego, co nam dajesz, to jeszcze, żebyś się z nami spotykała indywidualnie. I ja mogę zacząć się złościć, że ktoś w ogóle ma takie oczekiwania, ale to jest troszeczkę tak, jak to złoszczenie się, że te skrzyżowania są tak źle zbudowane i ja muszę skręcić czasem w lewo. I muszę zrobić czasem coś, co jest, wymaga ode mnie większej uważności, i coś, co może nie bardzo lubię, i muszę powiedzieć: Nie, tego nie robię w mojej firmie. Nie, nie na takie warunki się umawialiśmy. Nie, to przekracza naszą umowę albo przekracza zakres tego projektu. Nie chcę mi się mówić tego nie. Nie jest to dla mnie przyjemne, nie jest to dla mnie komfortowe. Musiałabym się tego na nauczyć, w ogóle nigdy tego nie robiłam. Czy nie mogliby się ludzie zmienić? No, nie mogliby. I wiesz, tak jak ci powiedziałam, możesz do końca życia być jak taka, taka, taki naburmuszony czterolatek, czy naburmuszona czterolatka, która się oburza, że dlaczego tego nie zrobili tak, jak ja chcę, i dlaczego świat się do mnie nie dostosował, i dlaczego ludzie nie okazują mi szacunku, i dlaczego ludzie mnie wykorzystują, i dlaczego ludzie y, nie są inni. A możesz spróbować podejść do tego bardziej konstruktywnie i możesz spojrzeć na to, ok. To co trzeba zrobić? Alo, Marta, dawaj, co trzeba zrobić, żeby, żeby się nauczyć mówić nie? Co trzeba zrobić, żeby się nauczyć stawiać granice? Bo to, jest, bo to jest też druga kwestia. Ja tu cały czas mówię o tym mówieniu nie, no bo to jest bardzo takie łatwe do wytłumaczenia. Ale jest jeszcze druga kwestia. Poza samym mówieniem nie, to jest kwestia umiejętności stawiania granic. Stawianie granic, to. Polega na tym, że ty najpierw, najpierw w ogóle sam ze sobą, i czy sama ze sobą, ustalasz, na co ty się zgadzasz, na co ty masz zgodę, a na co nie masz zgody. Czyli ustalasz, jakie te granice u ciebie są. Jeżeli to jest. Mówimy o Twoim królestwie, to jakie są granice Twojego królestwa? Jeżeli mówimy o usłudze dla klienta, to na czym ta usługa polega? Odtąd, dotąd to jest ta usługa. Za to się rozliczamy. Cena odtąd, dotąd kosztuje tyle. Czy dopuszczasz płatność na raty? Tak, nie. To są Twoje granice. Czy dopuszczasz negocjowanie ceny? Tak, nie. To jest Twoja granica. Czy dopuszczasz, w jakich godzinach dopuszczasz, że się komunikujesz z klientem? To są Twoje granice. Jakie na przykład, y miałam jakiś przykład przed chwilą w głowie, jaki na przykład, jeżeli klient może się, oprócz tego, że wykonujesz usługę, klient może się z Tobą komunikować, jaki zakres tej komunikacji zakładasz? Czy to jest tak, że bez limitów? Czy to jest tak, że jednak nie, no chciałabym, żeby to nie przekraczało pięciu wiadomości dziennie, bo nic innego nie będę robić, tylko odpowiadać temu klientowi? Gdzie jest ta granica u Ciebie? Gdzie jest to, na co Ty się wewnętrznie zgadzasz? I tu nie ma dobrych, złych odpowiedzi. Tu jest tylko, tylko i wyłącznie to, na co ja się zgadzam, na co ja się, ja się nie zgadzam. I tak, to wymaga od Ciebie troszeczkę zastanowienia, zanim wejdziesz w taką relację. Czy jeżeli chodzi o relację z pracownikami, co jest naszą umową? Na co się zgadzam, na co się nie zgadzam? Co obiecuję? I jeżeli obiecuję, to znaczy, że obiecałam, to znaczy, że rozszerzyłam tą moją granicę i nie mam później pretensji, że ktoś oczekuje, żebym zrobiła to, co obiecałam. Ale jeżeli nie mam ochoty się na coś zgodzić, to mówię, sorry, ale na to się nie zgadzam. Więc pierwszy punkt, co potrzebujesz, zanim dojdziemy w ogóle do mówienia nie, to, to jest kwestia, czy ja wiem, na co ja mam gotowość, żeby się zgodzić, jakie są te moje, co jest tak, a co jest nie, gdzie, gdzie są te parametry. To, to dotyczy nam też takich rzeczy, że na przykład mmm, przychodzi klient i oczekuje, że ja mu pomogę w czymś tam. Na przykład w wycenie firmy. Mówi, przykład z mojego podwórka. Na przykład on potrzebuje pomocy w wycenie firmy albo w pomocy w znalezieniu inwestora do firmy. Ja mówię nie. Ja takich rzeczy nie robię. Ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Ja mogę dać Ci kilka podpowiedzi i one są w tym i w tym miejscu na moim blogu. Ja mogę Ci zaprosić ewentualnie, rzadko to robię, ale ewentualnie mogę Ci zaprosić na indywidualną konsultację, gdzie omówimy to, jak wygląda Twoja firma. Ja Ci dam troszeczkę wskazówek, tak? Coś Ci podpowiem, jak lepiej można ją sprzedać, ale ja nie będę dla Ciebie przeprowadzała procesu. Ja nie będę dla Ciebie wyceniała tej firmy. Ja nie będę dla Ciebie szukała tych, tych inwestorów, bo ja się tym po prostu nie zajmuję. I to jest moja granica. Czy to znaczy, że nie umiem? Czy to znaczy, że nie mogłabym? Czy to znaczy, że no, mogłabym? Ale to, żebym mogła, nie znaczy, że, że powinnam, że chcę, że w ogóle mam ochotę. To, że mogłabym coś zrobić, to, to nie oznacza, że ja to chcę robić. I dlaczego ja tak. Ze swobodą mogę to odpowiedzieć, dlatego, że ja sobie wcześniej sama ze sobą ustaliłam, jakie te moje granice są, czym się zajmuję, a czym się nie zajmuję. Ja mogłabym się zajmować mnóstwem rzeczy, ale niekoniecznie jakby mam na to ochotę, niekoniecznie na tym etapie w moim życiu. Być może czymś się kiedyś zajmowałam, dzisiaj się już nie zajmuję. Rozumiesz, że w wielu różnych obszarach to wymaga od ciebie troszeczkę takiego zastanowienia się, w, czy, takiego, wiesz, wcześniej zastanowienia się, na co ty masz ochotę, na co nie masz ochoty, na co się zgadzasz, na co się nie zgadzasz. Później następuje drugi etap, bo nie chcę, wiesz, się rozgadywać. Jeżeli masz pytania do tego, co mówię, to śmiało pisz w komentarzach. Ja naprawdę z przyjemnością odpowiadam na wasze komentarze, więc śmiało pisz w komentarzach. Jeżeli wiesz, coś powiedziałam za krótko, za szybko, ale teraz tak, to jest pierwszy etap: muszę wiedzieć, czego ja sama chcę, odkąd, dokąd ja mam zgodę, a gdzie nie mam zgody. Punkt drugi: czy ja to zakomunikuję innym. I ja nie muszę, wiesz, chodzić i po świecie i ogłaszać: halo, halo, ja się nie zgadzam, żeby ktoś do mnie dzwonił wieczorami, ja się nie zgadzam, żeby ktoś coś ode mnie chciał w weekend. Nie, no nie musisz tego robić, wiadomo. Ale na przykład, kiedy ja z kimś współpracuję, z moimi klientami, wszystko jest przyjemnie i dużo rzeczy upraszcza kiedy ja spiszę te moje tak nie i spiszę na co się zgadzam na co się nie zgadzam i być może nie wyeliminuję wszystkich niejasnych sytuacji spisując w punktach te moje wiesz możemy to nazwać bardzo oficjalnie warunkami świadczenia usługi ale możemy to po prostu nazwać jakąś umową między nami kontraktem między nami zasadami naszej współpracy Możesz to nazwać jak chcesz, możesz to spisać w dwóch punktach albo w pięciu to nie musi być mega formalny dokument. Ale spisać i poinformować drugą stronę, że słuchaj, ale to są zasady naszej współpracy. Możesz tego w ogóle nie robić, ale w niektórych sytuacjach to ułatwia. I załóżmy, że spisaliśmy zasady naszej współpracy, tak jak powiedziałam, one mogą nie wyeliminować wszystkich niejasnych sytuacji, ale niech wyeliminują 80% z nich to zobacz, jak łatwiejsze stanie się życie. Bo to, że będziesz umiała, czy, czy mogła, czy mógł w jakiejkolwiek sytuacji takiej nie do końca jasnej albo właśnie ktoś próbuje naruszyć Twoją granicę, to Ty nawet nie musisz mówić słowa nie, jeżeli sprawia Ci to trudność. Wystarczy, że powiesz, ale pamiętasz, tam w warunkach świadczenia usług było zapisane, że ja po godzinie 16 to już nie odbieram telefonów. Jak mam czas, to może odbiorę. Bo na to mam moją zgodę, ale, ale generalnie umówiliśmy się na to, że nie odbieram telefonów, albo umówiliśmy się na to, że nasze spotkania trwają godzinę. Już! Przecież się na to umówiliśmy. Czyli to ci daje takie, jeżeli stworzysz taki rodzaj nie, nie, nie wiem czy nazywać tego dokumentem, bo to może być onieśmielające ale jakikolwiek rodzaj takich ustalonych zasad w dowolnej formie, takiej jak ci wygodnie, formalnej, nieformalnej. Ja nie jestem zbytnią formalistką, więc to może być naprawdę prosty dokument, ale halo, na to się umówiliśmy. Tobie jest łatwiej, bo możesz się odwołać do tych zasad. Ale niezależnie od tego, jest też tak, że tak jak powiedziałam, może, może być sytuacja, której, która nie była wcześniej przemyślana, sytuacja, która, która nie była zapisana, która nie była przedyskutowana wcześniej. I wtedy potrzebujesz tą swoją umiejętność mówienia nie. I wiesz co, nie powiem ci gotowych rozwiązań, nie dam ci gotowego ćwiczenia, jak to zrobić. Znaczy, jest jedno ćwiczenie, zacznij mówić nie. Na początku będzie ci wychodziło jak ze wszystkim. Na początku będzie to być może wychodziło słabo, na początku będzie może wychodziło nieporadnie, ale później będzie wychodziło lepiej. To tak, jak wiesz, pierwszy krok zawsze jest nieporadny. I zawsze jest za sekuracją. W takim razie stawiaj swój pierwszy krok w mówieniu nie za sekuracją. Zrób to tak, żeby tobie było dobrze i bezpiecznie. Tak jak z pierwszym krokiem, który stawiamy w ogóle w życiu. Stawiamy go zawsze za sekuracją rodziców. Dopiero drugi jest pewniejszy, trzeci jest pewniejszy, czwarty jest mniej chybotliwy. Dopiero po jakimś czasie zaczynamy chodzić pewnie, a dopiero po jakimś czasie zaczynamy biegać. I dokładnie tak samo z każdą umiejętnością i z mówieniem te, nie tak samo. Jeżeli to jest twój problem, bo nie wiem czy jest, ale jeżeli jest, po pierwsze, pamiętaj o tych trzech etapach: że po pierwsze, najpierw ja ustalam moje granice z samą sobą, to znaczy jakie one są. Po drugie, zastanawiam się, czy. Czy warto, czy nie warto, w jakiej formie chciałabym ewentualnie te granice zakomunikować? No bo wiesz, jeżeli chodzi o kogoś, kto mi się narzuca w internecie, to czy narzuca mi jakieś dobre rady w internecie, no to gdzie ja bym miała przypiąć ten mój katalog zasad, że nie dopuszczam, żeby ktoś mi dawał dobre rady w internecie i jakbym miała zmusić wszystkich ludzi na świecie, żeby to przeczytali? No raczej niewykonalne. Ale wtedy ważna jest ten, ta pierwsza część, czyli to, że ja mam taką zasadę, że nawet jeżeli ktoś mi próbuje dawać dobre rady, to ja go bardzo szybko spławiam. I trzecia część, czyli już konkretne, wiesz, wyartykułowanie, powiedzenie nie i daj sobie asekurację na początek, daj sobie jakąś jakieś taką pomoc na początek i ta pomoc, i to ci mogę podpowiedzieć, bo, bo tu mi się samo nasunęło. Mogę Ci podpowiedzieć, że na przykład, jeżeli trafia mi się dosyć często, że ktoś próbuje mi właśnie mnie krytykować w internecie albo gdzieś tam jakieś niepotrzebne uwagi dawać, to ja mogę zawczasu sama sobie przygotować reakcję. Ok, to co będę robiła w takich reakcjach? Jak, jaki będzie mój zestaw odpowiedzi, że na przykład w takiej sytuacji, mogę, czy, czy będę się czuła dobrze z odpowiedzią, nie prosiłam o radę, nie? To, to może, wiesz, nie wtedy, kiedy ta sytuacja już się dzieje, kiedy ja jestem w emocjach, kiedy jestem w ferworze dyskusji, kiedy, kiedy już mnie ubodło, że ktoś tak do mnie mówi, wtedy mi będzie trudno wymyślić taką asekurowaną odpowiedź, taką przygotowaną, taką moją. Ale mogę to zrobić zawczasu, jeżeli ta sytuacja mi się zdarza i mi się powtarza, prawda? To, to nazywam asekuracją, bo ja się dopiero tego uczę. Co jakiś czas, to będę to odruchowo robiła i, i, i będę potrafiła zareagować szybko w takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy ona jest emocjonalna, czy nie. Ale na początku mogę sobie taką odpowiedź przygotować. Na początku, kiedy chcę komuś postawić granicę, i przy, to jako przykład, bo to może nie dotyczyć ciebie, ale jako przykład, może być tak, że jest, mi, że jest mi trudno po prostu, nie wiem, zadzwonić do klienta i powiedzieć: Wie pan co, ale nie życzę sobie telefonów o takiej godzinie. Albo powiedzieć, wie pan co, ja, na, albo zadzwonić, i powiedzieć, yy, wie pan co, te telefony po godzinie 19 są dla mnie naprawdę męczące, od dzisiaj nie będę ich odbierała. Może być mi trudno to powiedzieć, szczególnie jeżeli jestem na początku wiesz, uczenia się, nauki chodzenia. Ale co mogę zrobić? Mogę spróbować to napisać. Mogę powiedzieć, drogi kliencie, żeby uporządkować pracę w mojej firmie i żeby, żeby móc zawsze mieć dla Ciebie odpowiednią ilość czasu, proponuję, że jeżeli masz... wiesz, mogę użyć słowa proponuję, de facto są to moje zasady, które wprowadzam. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, to proponuję, żeby załatwiać to tak, 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 tak i tak. I przypominam, że, o, że telefony od Ciebie odbieram od godziny do godziny i... To jest wprowadzenie zasad. To jest poinformowanie klienta o tych zasadach, ale w taki sposób, który na początku dla mnie jest asekuracyjny, jest bezpieczny, bo ja się dopiero tego uczę. I z pełnym szacunkiem dla klienta, ale też dla siebie. Ja jestem jak najbardziej za szacunkiem, szanowaniem ludzi, ale też szanowaniem siebie. I wszystkie takie rzeczy dotyczące szczególnie relacji warto robić. Z Mając na uwadze szacunek, ale jednocześnie zobaczyć, że szczególnie w takich sytuacjach, które są dla nas trudne, dla nas wszystkich, ja nieraz takie sytuacje przeżyłam, tak naprawdę ta piłka jest po Twojej stronie. Tak naprawdę możesz, wiesz, możesz, jest takie powiedzenie: możesz, wiesz, obić cały świat skórą po to, żeby Tobie się wygodnie chodziło, a możesz po prostu. Kupić sobie buty i też ci się będzie wygodnie chodziło. I trochę, i, albo to co powiedziałam, o, ten przykład o tym, o tym wiesz, skręcaniu w prawo, możesz oczekiwać, że przebudują wszystkie skrzyżowania na całym świecie, tak, żeby nie było konieczności skręcania w lewo, a możesz się wreszcie tego nauczyć. Możesz się nauczyć skręcać w lewo, i może to nigdy nie będzie Twoim ulubionym, ul, jakby to nie będzie Twój ulubiony kierunek jazdy. I, I będziesz wolała, czy wolał unikać tych sytuacji, i ustalenie zasad zawczasu jest unikaniem takich sytuacji, ale jeżeli trzeba, to to zrobię. Jeżeli trzeba, no to wiem, że umiem, no bez przesady, umiem to zrobić. Nawet jeśli nie do końca. Jeżeli mam wybór, to wybiorę inaczej, ale jeżeli trzeba, no to bez przesady. Myślę, że nie jeździłabym tak swobodnie, jak jeżdżę, gdybym miała problem ze skręcaniem w lewo. Raczej byłoby to trudne. Więc to chcę ci powiedzieć. Przede wszystkim szanuj siebie. Tak, to chyba tym chcę skończyć. Szanuj siebie, i, ale w taki dobrze rozumiany sposób. Szanuj siebie nie wykłócając się z innymi, o to, żeby cię szanowali, tylko naprawdę szanując siebie, wyznaczając granice. I bardzo, to jest błąd, który bardzo często robimy. Już kończę, ale to jest błąd, który robimy bardzo często, że ustalamy jakieś granice. Mówię, na to nigdy więcej nie pozwolę, ale później sama tą granicę przekraczam. To kto tu nie szanuje Twoich granic? I wiem, że to, co teraz mówię, jest bardzo trudne, ale to Ci da ogrom spokoju w życiu, naprawdę. To Ci da ogrom spokoju. Więc tego Ci życzę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję za Twoją uwagę, za słuchanie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało pisz, ja bardzo lubię Wasze komentarze i do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego!